proste ciasto czekoladowe ze śliwkami. Dwie miski w jedno żółtka, w drugie białka. Oddzielone to teraz sól i cukier. Będziemy ubijać to na sztywno. Tak, jest, mikser chodzi. Trzeba tylko dobrze rękę ułożyć, żeby to było tak jak trzeba. Jest, dobra. To teraz bijemy tak, żeby przeprowadzić test miski. Znaczy odwrotnej miski. I uwaga, robimy test odwróconej miski. Raz, dwa, trzy, odwracamy i piana jest na blacie. A jak? Nie, no została w misce idealnie ubita. Teraz żółtka. Rozklepujemy żółtka, dodajemy cukier i bełtamy to na kogla mogla. I do tego kogla mogla dodajemy wanilię i pomarańcze, łoba ekstrakty. No i jak tak poszło, to teraz będziemy robić kakao. Uwaga, najpierw szpatułka, bo inaczej mamy mgłę kakaową na całej kuchni. A tak mamy zmiksowane jaja z kakaem. To teraz mleko, tyż powoli, co by sobie całej kuchni nie zaciapać, bo jak tu mikser na maksa włączysz, to cały jesteś czekoladzie. Z mąką robimy podobnie. Też, ino najpierw szpatułką wybełtać, a później wymiksować. To do wymiksowanej dodajemy teraz pomarańcze. Teraz o serduszko, w, 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 proszku do pieczenia. Teraz wszystko razem trzeba wymieszać. Pamiętajcie, żeby używać drewnianej szpatułki, bo to nie lubi metalu. Nie zwracajcie uwagi na miskę. Wymieszane. Staje łobok, niech se leży. Teraz śliwki będą krojone, śliwki pokrojone i do mąki. Ja nie mam takie wielkie, duże te śliwki, ale dobra, jest blaszka, pergamin, może być bułka, tarta i masło wy, wy, wypacane. Dobra, lejemy ciasto na spód. I teraz będę wpacywał śliwki. Oczywiście za mało mąki dałem, to mi wszystkie utonęły. Poszły na dno razem z tą skórką pomarańczową. żeby się taki spód śliwkowo-pomarańczowy. 160 stopni, godzina czasu. Sprawdzenie patyczkiem suche. Wyjazd. Wystygło. No to cukier puder na, na górę. I teraz będzie można je pociachać. I podawać do kawy. Wypróbujcie. Napiszcie jak Wam wyszło. Podzielcie się opinią jak Wam smakowało. I jak Wam się głos podobał. Pozdrawiam.